Jeżeli zastanawiasz się, jak zwiększyć swoje dochody, trafiłeś w odpowiednie miejsce. W tym wideo pokażę Ci aż 10 sposobów na to, jak zwiększyć swoje miesięczne zarobki na etacie i nie tylko. Jeżeli więc chcesz zarabiać więcej pieniędzy, poprawić swoje finanse osobiste lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego wideo w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Droższe paliwo, słaba złotówka i rosnąca inflacja sprawiają, że coraz więcej osób musi sięgać coraz to głębiej do swoich kieszeni. Jedni próbują oszczędzać, inni wybierają drogę zwiększania swoich dochodów. Pomyślałem więc, że stworzę dla każdego, kto potrzebuje dodatkowych środków, wideo, które zainspiruje do działania i pokaże sposoby na to, jak zarabiać więcej. Bez zbędnego już przedłużania, przejdźmy do samego zestawienia. Pierwszym pomysłem na to, jak zarabiać więcej, jest poproszenie swojego szefa o podwyżkę. Jeżeli pracujemy na etacie, podwyżka naszej pensji jest najszybszym sposobem na to, by zarabiać więcej pieniędzy. Oczywiście, do tego kroku należy się odpowiednio przygotować. Warto poprzeć swoją prośbę konkretnymi, merytorycznymi argumentami. Dla przykładu, jeżeli jesteście sprzedawcą, możecie pokazać wzrost wartości waszej sprzedaży w ostatnich miesiącach lub wasz pozytywny wpływ na zarobki firmy, w której pracujecie. Zanim poprosicie o podwyżkę, musicie więc odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego mój szef miałby dać mi więcej pieniędzy? Jaką wartość daje mojej firmie i czy podwyżka będzie wygraną dla obojga ze stron? Oczywiście możecie pójść nieco bardziej ofensywną taktyką i postawić sprawę na ostrzu noża, mówiąc, że zwalniacie się, jeżeli nie otrzymacie podwyżki. Jeżeli pracodawca jest pod ścianą, może on się na wasze warunki zgodzić, ale sporo ryzykujecie, ponieważ jeżeli się nie zgodzi, stracicie najzwyczajniej w świecie pracę. Tak też dochodzimy do drugiego pomysłu na to, jak mieć więcej pieniędzy, czyli zmianę pracy na lepiej płatną. Jeżeli dotychczasowa pensja Wam nie pasuje, a Wy chcecie w końcu lepiej zarabiać, dobrym pomysłem jest poszukanie sobie lepiej płatnej pracy. Mamy oczywiście przeróżne drogi wyboru i najprostszą jest praca za granicą. Zanim jednak spakujecie swoje manatki, aby pracować na obczyźnie, warto rozglądnąć się, czy przypadkiem na naszym podwórku nie znajdziecie ciekawej oferty. W czasach internetu jest to prostsze niż Wam się wydaje, ponieważ wiele firm stawia coraz częściej na pracę zdalną i możecie pracować w domu, zarabiając całkiem dobre pieniądze. Drugim rozwiązaniem jest oczywiście zdobycie nowych umiejętności, które dadzą Wam większe pieniądze. Możecie więc zapisać się na kurs, po ukończeniu którego będziecie mogli na przykład obsługiwać maszyny, jeździć pojazdami czy zdobędziecie uprawnienia do wykonywania określonej pracy. Tutaj ogranicza Was jedynie Wasza inwencja. Trzecim pomysłem na to, jak mieć więcej pieniędzy, jest druga praca. Jeżeli nie chcecie rzucać swojej dotychczasowej pracy, możecie poszukać sobie dodatkowego zajęcia po godzinach. Dla przykładu, mój znajomy jest zawodowym strażakiem i pracuje 24 godziny, po czym ma 48 godzin przerwy. W tym czasie jednak zajmuje się prowadzeniem własnej firmy i robi meble na wymiar. Dzięki temu rozwiązaniu zarabia znacznie więcej i ma dodatkowe źródło dochodu. Wy możecie zrobić tak samo, jeżeli tylko macie możliwość wygospodarowania odpowiedniej ilości dodatkowego czasu. Tak też płynnie przechodzimy do czwartego pomysłu na to, jak mieć więcej pieniędzy, jakim są tak zwane fuchy. Jeżeli na przykład pracujecie jako elektryk, możecie po zakończeniu waszej pracy wykonywać dodatkowe zlecenia, za które otrzymacie już pieniądze bezpośrednio do waszej kieszeni. Tutaj pole manewru jest bardzo szerokie, ponieważ dodatkowych zajęć jest naprawdę sporo. Od sprzątania poprzez prace fizyczne, kończąc na projektowaniu stron www po godzinach pracy. Praktycznie każdy ma możliwość stworzenia sobie takiego dodatkowego źródła dochodu, wystarczy tylko jedynie troszkę pogłówkować. Aby nie być gołosłownym, podam Wam teraz kilka pomysłów na dodatkowy zarobek i pierwszym z nich są korepetycje, które bardzo prężnie rozwijają się w ostatnich latach.
Jeżeli więc jesteście studentem albo macie małe dzieci, które i tak uczycie lub macie po prostu talent do jakiegoś określonego przedmiotu, na przykład języka angielskiego, to korepetycje są bardzo ciekawym pomysłem na to, jak mieć więcej pieniędzy w swoim portfelu. Piątym pomysłem na to, jak zarabiać więcej, jest opieka. Może to być opieka nad dziećmi w weekendy lub wakacje, kiedy to na przykład wy macie wolne, a ktoś musi pójść do pracy. Możecie również opiekować się osobami starszymi, na przykład raz czy dwa razy w tygodniu odwiedzać ich i pomagać im w na przykład robieniu zakupów, koszeniu trawy w ogrodzie i innych pracach, z którymi starsi ludzie mają po prostu problemy. Szóstym pomysłem na to, jak zarabiać więcej, jest handel. Dzięki działalności nierejestrowej możemy spokojnie handlować do kwoty połowy najniższej krajowej pensji, a w 2022 roku jest to 1505 zł i do tej kwoty obrotu nie musimy zakładać żadnej firmy. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się to dużo, ale jeżeli tworzymy na przykład rękodzieło, możemy sobie całkiem fajnie dorobić do naszej pensji, robiąc to, co lubimy. O działalności nierejestrowej nagrałem kiedyś wideo, które właśnie ukazało się przed waszymi oczami, więc jeżeli interesuje was ten rodzaj dorabiania, zapraszam do obejrzenia materiału. Siódmym pomysłem na to, jak mieć więcej pieniędzy, jest tworzenie własnych produktów. Mogą to być wspomniane wcześniej rękodzieła, mogą to być proste meble ogrodowe, takie jak huśtawki czy domki na drzewie, mogą to być w końcu produkty niematerialne, takie jak e-booki czy też kursy online. Pomysłów jest naprawdę masa, wystarczy usiąść i zastanowić się, jaką posiadamy wiedzę i jak możemy przekuć ją na określony produkt. Ja dla przykładu tworzę kursy online i e-booki, ale wy możecie robić coś zupełnie innego. Ósmym pomysłem na to, jak mieć więcej pieniędzy, jest afiliacja, do której bardzo często zachęcam was, publikując moje materiały na tym kanale. Programy partnerskie dają nam ogromne możliwości zarobku. Możemy promować praktycznie każdą niszę, zaczynając od portali randkowych poprzez suplementy diety, sklepy internetowe, po konta osobiste, karty i pożyczki. Pomysłów na zarobek tym sposobem jest naprawdę multum i tylko nasza kreatywność ogranicza nas w tej mierze. Co najlepsze, nie musimy inwestować żadnych środków na początku naszej drogi z afiliacją. Możemy za darmo zarejestrować się na przykład na portalu MyLead, skopiować nasz link partnerski i zacząć promować go wśród swoich znajomych. Dla przykładu, w ofercie MyLead znajdziecie program partnerski o nazwie Promo Lovers, który przypomina serwis Groupon i zbiera wszystkie najlepsze zniżki, które są dostępne w sieci. Dołączając więc do tego programu, możecie sami skorzystać z tych zniżek lub podesłać je swoim znajomym. Myślę, że każdy chce kupić daną rzecz w sieci w jak najkorzystniejszej cenie, więc promocja takiego programu partnerskiego nie będzie zbytnio trudna. Za każdym razem więc, gdy ktoś skorzysta z promocji na Promo Lovers z waszego polecenia, wy zarobicie odpowiedni procent. Im więcej osób polecicie, tym więcej zarobicie, więc tutaj pole manewru jest bardzo szerokie. A to oczywiście tylko jeden pomysł na wykorzystanie jednego programu. Jeżeli zainteresowałem was tym tematem, to pod wideo macie link do darmowej rejestracji na MyLead. Jak również, jeżeli chcecie zgłębić tajniki afiliacji, zapraszam was do mojego kursu online Akademia Afiliacji, w którym uczę, jak krok po kroku zarabiać dzięki programom partnerskim. Więcej informacji znajdziecie na stronie akademiaafiliacji.pl. Link oczywiście pod wideo. Dziewiątym pomysłem na to, jak mieć więcej pieniędzy, jest oczywiście oszczędzanie. Redukcja niepotrzebnych wydatków z naszego budżetu potrafi zdziałać prawdziwe cuda, zwłaszcza jeżeli macie lekką rękę do pieniędzy i nieważne ile zarobilibyście, i tak wydacie wszystko. O oszczędzaniu nagrałem bardzo ciekawy materiał, w którym dzielę się wieloma sposobami na rozsądne finanse osobiste. Jeżeli jednak chcecie oszczędzać już dziś, to bardzo szybkim sposobem jest na przykład rozpoczęcie korzystania z serwisu Promo Lovers, o którym wspomniałem w poprzednim podpunkcie, lub zainstalowanie sobie wtyczki Ale Rabat, która automatycznie za was uzupełnia pola z możliwością zniżki, jeżeli takowa jest dostępna podczas składania przez was zamówienia. Link do tej sprytnej aplikacji znajdziecie oczywiście pod tym materiałem. Jeszcze tu jesteście? To super, poznajcie dziesiąty pomysł na to, jak mieć więcej pieniędzy, jakim jest internet. Sieć daje nam tak wielkie pole do manewru, że nie sposób zliczyć możliwości, jakie oferuje. W tym materiale poruszyliśmy jedynie kilka z opcji, jakie są dostępne, a płatne pisanie tekstów na zlecenie, praca przy prowadzeniu social mediów, czy zarabianie na graniu w gry, to tylko kilka z pomysłów, które można wykorzystać, aby zarabiać więcej. Oczywiście
tym miejscu odsyłam Was do całej playlisty ze sposobami na zarabianie w internecie, która ukazała się właśnie Waszym oczom. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten film dał Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was serdecznie do podesłania tego wideo swoim znajomym, jak również pozostawienia łapki lub komentarza z ulubionym pomysłem na to, jak zarabiać więcej pieniędzy. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.